Bardzo ważny dzień dla mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. To pierwszy taki punkt w Wielkopolsce. Krotoszyńska hala widowiskowo-sportowa zamieniła się w masowy punkt szczepień przeciwko COVID-19. Właśnie to w Krotoszynie dzisiaj otwieramy ten pilotażowy punkt. Tymczasem poznaniacy masowo szczepić się mają tutaj, przy Bułgarskiej. Choć to stadion miejski, miasto, żeby wynająć przestrzenie w jednej z trybun, gdzie mają się odbywać szczepienia, musi zapłacić spółce, która obiekt od miasta dzierżawi. Jeżeli wyłączamy część tego stadionu, czyli tą całą trybunę Silver, również tam musimy oczywiście w pewnej proporcji również zapłacić w drugą stronę. Natomiast to będzie niewielka kwota, jeżeli chodzi w ogóle o przygotowanie tego punktu szczepień. Choć jeszcze nie są znane dokładne kwoty, urzędnicy szacują, że może to być od 10 do 12 tysięcy złotych miesięcznie. Najwięcej jednak pieniędzy trzeba będzie przeznaczyć na utrzymanie samego punktu, czyli pracowników, ochronę i sprzątanie. Tutaj w tym przypadku, kiedy jesteśmy już na ostatniej chyba tej prostej walki z epidemią, no tutaj nie możemy oszczędzać, musimy jak najszybciej, jak największą ilość naszych mieszkańców zaszczepić. Za punkt odpowiedzialny będzie Szpital Miejski imienia Roszei. Ma być 6 punktów, w których lekarze będą konsultować pacjentów, kwalifikować, pielęgniarki będą wykonywały szczepienia. Na razie wiadomo, że punkt ma być czynny przez cały tydzień od 8 do 21. Jak twierdzą urzędnicy, jeżeli nie zabraknie szczepionek, punkt będzie mógł przyjąć nawet 1500 osób dziennie. To rzeczywiście to będzie ogrom pracy. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu odbędzie się kontrola obiektu, którą przeprowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia, co ostatecznie pozwoli uruchomić punkt. W innych punktach w całym regionie takie kontrole już trwają. Sprawdzamy, czy to, co zgłoszone zostało w propozycjach utworzenia takiego punktu, czy to wszystko się zgadza, czy są spełnione wymogi i czy w tym danym miejscu jest faktycznie możliwe funkcjonowanie takiego punktu. Sprawdzane jest także oznakowanie dla pacjentów i organizacja całego procesu. Po pozytywnym wyniku kontroli punkt trafia do wykazu miejsc, w których można się zaszczepić. Jestem przekonany, że to właśnie będzie ten przełom. Ma nim być możliwość zapisania się na szczepienie wszystkich pełnoletnich Polaków i szczepienia w zakładach pracy. Te mają ruszyć już w drugiej dekadzie maja. Jak tylko do nas te miliony dawek przybędą, a to już jest tuż za rogiem, żeby jeszcze bardziej zdynamizować cały program szczepień. I w czerwcu według zapowiedzi rządu ma się także zacząć odmrażanie gospodarki. Emil Górny, Puls Dnia.